bardzo serdecznie. Kolejny filmik o Irlandii, tym razem jak kupić mieszkanie, dom w Irlandii. Opowiem Wam na własnym przykładzie, jaką przygodę miałam z kupieniem naszego mieszkania. Najpierw musimy zacząć odkładać pieniążki, na przykład otworzyć nowe konto oszczędnościowe i tam możemy systematycznie wpłacać, wiecie, nieduże kwoty, ale żeby płynność była, żeby były wpłaty, żeby bank widział, że w jakiś sposób oszczędzamy, przygotowujemy się do kredytu. Przygotować należy się no, minimum pół roku wcześniej. Musimy być wiarygodni, że będziemy spłacać nasz kredyt, więc minimum takie pół roku, najlepiej rok czasu, systematycznie wpłacać na konto oszczędnościowe pieniądze. Kiedy będziemy chcieli wziąć kredyt, musimy udowodnić, że mamy oszczędności, że jesteśmy wiarygodni. Ja, słuchajcie, nie wpłacałam tu pieniędzy, bo nie myślałam, że będziemy kupować tutaj mieszkanie. Więc wszystkie pieniądze, i to było super, że pieniądze przelewałam z konta irlandzkiego na konto polskie, a nie wypłacałam w Irlandii i przewoziłam je do Polski. To było mega i dzięki temu tak naprawdę wzięliśmy kredyt. Także pieniądze przesyłałam do Polski. I w Polsce leżały te pieniądze w banku. I co z nimi zrobić? Otworzyć lokatę. Na lokacie coś tam można było zarobić, więc otwierałam lokatę. I na przykład przyszły mi pieniążki na zwykłe konto, a później wpłacałam pieniążki na lokatę. Ta lokata na przykład trwała 3-6 miesięcy, rok czasu. Dajmy, że była lokata 6-miesięczna. Później te pieniążki wpłacałam z powrotem na konto, ale już na moje konto oszczędnościowe, bo nie chciałam ich ruszać, chciałam, żeby tam sobie były. I z tym miałam bardzo duży problem, żeby wytłumaczyć, co to jest lokata i dlaczego pieniądze nie wróciły z powrotem na normalne konto, tylko na jakieś inne konto oszczędnościowe. Więc z tym było naprawdę dużo problemów. Ale może zacznę od tego, jak to się stało, że w ogóle dostaliśmy kredyt i czy ktoś nam pomógł. Miałam takiego znajomego, od którego wynajmowałam mieszkanie. Dwa razy od niego wynajmowaliśmy. I zapytałam się, no, tłumaczyłam mu wcześniej, że jesteśmy zdecydowani na kupno mieszkania, kupno jakiegoś domu i chcielibyśmy zobaczyć, na jaki dom nas stać, ile bank może nam dać kredytu. On zajmował się akurat kredytami. Po irlandzku to jest mortgage i taki mortgage dostaliśmy dzięki niemu. On był takim brokerem, czyli pośrednikiem między nami a bankiem. On procent dostawał od banków, także my mu nic nie płaciliśmy i dla nas to było takie sprawdzenie, czy dostaniemy kredyt, czy nie dostaniemy. I on nam mówił, że taka i taka oferta jest z takiego banku, ten bank nam daje tyle, ten bank nam daje tyle. Kiedy dowiedzieliśmy się, że jesteśmy w stanie wziąć jakiś kredyt, szukaliśmy w mniej więcej podobnej cenie mieszkania domu. W tamtym okresie wybraliśmy kredyt, to było dobre parę lat temu, musieliśmy mieć minimum 10% wkładu własnego. My akurat mieliśmy oszczędności, więc płaciliśmy dużo, dużo więcej i nie było z tym problemu. Ale słuchajcie, spodobało mi się to mieszkanie nasze bardzo, bardzo, bardzo. My mieszkamy w... To nie jest dom, to jest mieszkanie dwupoziomowe. Mamy pierwsze piętro i drugie piętro i strych. I są trzy pokoje i tak to wygląda. Cenione to mieszkanie było na 200 tysięcy. Tutaj w mojej okolicy, w mojej dzielnicy wszystkie już mieszkania były wykupione i to mieszkanie było najtańsze. A z tego względu było najtańsze, że to było show house, czyli takie mieszkanie pokazowe. Tutaj ludzie przychodzili, oglądali, to było takie, wiecie, wszystko udekorowane, pięknie zrobione. I on, parę takich mieszkań ostatnich zostało i to było jedno właśnie, chyba trzy zostały. Na mojej dzielnicy i na następnej dzielnicy, zaraz ulica obok jest
2 lata młodsza, można tak powiedzieć, dzielnica i tam były jeszcze mieszkania, ale tam było zdecydowanie droższe. I my mieliśmy ten plus, że w naszym mieszkaniu była już cała zrobiona kuchnia, także ja się wprowadziłam, że taka kuchnia już była. Oczywiście chciałabym inną, ale nie ma sensu tego zmieniać. Niech będzie tak, jak jest. Może za parę lat coś mi się odmieni i będę chciała zmieniać, ale to wiecie, duży koszt to jest remont kuchni, gdzie tak naprawdę prowadziłam się parę lat temu, to po co zmieniać już teraz? Wszystko dobrze działa, niech będzie jak jest, można sobie umalować. Były już podłogi, a normalnie jak się wprowadzamy do takiego mieszkania czy do domu, na podłodze jest beton, także nic nie ma, na schodach również nic nie ma i w pokojach u góry nic nie ma. Także jak my się wprowadzaliśmy, miałam płytki w kuchni, płytki w jednej łazience, w drugiej łazience i w trzeciej łazience, bo mamy 3 takie, jedną dużą i 2 małe. Miałam karpety, czyli wykładzinę na schodach i na całej górze, czyli w wszystkich pokojach były wykładziny już. I były szafy w pokojach i tyle w sumie chyba było. W salonie była podłoga drewniana i w przedpokoju jest podłoga drewniana. Tak, był pomalowany, odświeżony dom. Tak, i tyle było. I ten broker powiedział nam, ile bank nam daje. I stwierdziliśmy, że okej, będziemy się targować, bo to mieszkanie wycenili na 200 tysięcy, czyli 200 tysięcy euro. Ale my tyle pieniędzy nie mieliśmy. W tym samym czasie braliśmy ślub, więc wesele, kolejny wydatek, naprawdę dość spory. I mówiliśmy, że my nie jesteśmy w stanie dać więcej, bo mamy wesele, naprawdę nie mamy pieniędzy. I cały czas, słuchajcie, miałam telefony, ja w pracy i co chwila telefon, musiałam wychodzić i cały czas przepraszałam, ale rozumieli, że kupuję dom i to jest ważne jednak. Byli bardzo wyrozumiali, więc pytali się mnie cały czas, czy mogę zaoferować coś więcej. No i po rozmowach z moim mężem stwierdziliśmy, że oni mówią, nawet 5 tysięcy. Jejku, 5 tysięcy euro to jest bardzo dużo. Ja mówię, nie, dobra, może znajdziemy jakieś inne mieszkanie, poczekamy. Później zjechali nam na 190 tysięcy. Byliśmy szczęśliwi, ale wysokość kredytu i nasze oszczędności, tyle ile mogliśmy przeznaczyć na dom, na mieszkanie, nie wystarczało. Później powiedzieli 180 tysięcy. To były jeszcze czasy, kiedy wszystko szło w dół, bo teraz przy zakupie mieszkania na dzień dobry, jeżeli jest dajmy 200 tysięcy i komuś się podoba, on oferuje 205 bądź z góry już 210. Także teraz wszystko idzie w górę, a my jeszcze w tych czasach kupowaliśmy, kiedy wszystko szło w dół. No i słuchajcie, zaproponowali nam 180 tysięcy, ale my z mężem dalej. Nasze finanse, tyle ile zarabialiśmy w banku, powiedzieli, że nie dadzą nam więcej, ale tutaj to słuchajcie jest tak, że oni takie kwoty przeznaczają na życie, na mieszkanie, że w Polsce na pewno byśmy dostali zdecydowanie więcej. Tutaj są inne standardy. Im się wydaje, że my dużo, dużo więcej wydajemy, ale my, Polacy, aż tyle nie wydajemy. Częściej jemy w domu, nie jemy tak na mieście jak Irlandczycy i my inaczej to wszystko widzimy. No i słuchajcie, zdecydowaliśmy z mężem, policzyliśmy ile mam pieniędzy, mówimy 1000 euro to jest maks, co możemy dać. No i my więcej nie mamy, jeżeli nie zgadzacie się, to rezygnujemy. Słuchajcie, telefon tego samego dnia, okej, zgadzamy się, możecie kupić za 171 tysięcy mieszkanie. Byliśmy w szoku, słuchajcie, że z 200 tysięcy zjechali na 171, bo tak naprawdę, gdyby nie wesele, gdyby nie nasze wydatki, my byśmy te 180 tysięcy pewnie zapłacili. Ale dzięki, że mieliśmy wesele, nie mieliśmy aż tylu pieniędzy, żeby wyłożyć, dołożyć do naszego kredytu, czyli z naszych oszczędności. Dobra, zapadło, 171 tysięcy, ok. Powiedzieliśmy oczywiście naszemu temu brokerowi, że zgadzają się, więc wszystkie papiery on przesyłał do banku, kredyt, bla 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 i to wszystko tak się działo. Ale żebyśmy dostali ten kredyt, tak jak Wam wcześniej mówiłam, zadzwonili do mnie i zapytali się, czy mam chwilę, żeby podjechać do banku i wytłumaczyć im,
jak to wszystko wygląda, dlaczego ja przesyłałam pieniądze do Polski. Więc zaczęło się tłumaczenie. Słuchajcie, spędziłam tam cały dzień z panem bardzo, bardzo miłym. Zjadłam z nimi obiad, wypiłam kawę, zjadłam ciacho. Cały dzień tłumaczyłam, dlaczego te pieniądze szły. I słuchajcie, każdą kwotę i wyciągi z polskiego banku musiałam dać. I moja siostra pracowała akurat wtedy w banku i mi pomogła. I też musiałam pisać po angielsku, mieć takie pisma z Polski. Także dużo było roboty, ale dzięki mojej siostrze miałam zdecydowanie jej mniej, ale i tak było bardzo dużo. Także opowiadałam każdą transakcję z polskiej karty, z polskiego banku, musiałam powiedzieć, co, o co chodziło, skąd te pieniądze, gdzie one szły, kiedy kupowałam bilet. Z wszystkiego musiałam się wytłumaczyć z irlandzkiego konta i z polskiego konta. Także naprawdę było tego gadania ogólnego, wszystkiego bardzo dużo i już mam taki zawrót od głowy, jak przypomina mi się to wszystko, że codziennie te liczby i ojejku, mega, naprawdę bardzo, bardzo dużo. Także dostaliśmy kredyt, wytłumaczyłam im wreszcie, co to jest lokata. Nie mogli zrozumieć, co to jest lokata. Dlaczego pieniądze z konta normalnego wychodzą na lokatę? Tłumaczyłam, że to jest takie savings, czy są takie oszczędności, a później wchodzą na konta oszczędnościowe, takie personal konto, savings account, personal savings account. I to było dla nich nie do pomyślenia. Druga rzecz, co było dla nich dziwnego? Dlaczego ja nie mam karty kredytowej? Pytali się mnie, nie wiem, z 10-15 razy o kartę kredytową. I ja mówię, ja takiej karty kredytowej nie mam. Mam zwykłą Visa Debit i nią wszędzie płacę. Mogę nią kupić bilety, mogę nią zabukować hotel, mogę płacić w sklepach, wszędzie mogę jej używać, więc po co mi karta kredytowa? Ja jestem tego zdania, że jeżeli nie mam pieniędzy, nie kupuję. Zawsze jakieś oszczędności na koncie muszą być, bo nie daj Boże, coś się stanie. Popsuje się samochód, popsuje się pralka, popsuje się cokolwiek. Ważne, żeby jakieś tam oszczędności na koncie były. No i zbiera się na wakacje, zbiera się na takie. No wiecie, jak to jest w życiu. Ale z tymi kartami, słuchajcie, to była masakra, po prostu masakra. I dlaczego nie masz karty kredytowej? Dlaczego nie masz karty kredytowej? Dlaczego nie masz karty kredytowej? To było dla mnie... Ja mówię, nie mam. I myśleli, że wiecie, że ja tego nie rozumiem, co oni do mnie mówią. Ja mówię, nie mamy, ani ja, ani mój mąż nie mamy karty kredytowej. Więc tutaj, kochani, dobrze też, jakbyście mieli kartę kredytową i spłacali ją w terminach. To będzie dużym plusem dla Was, żeby wziąć kredyt w Irlandii. Dostaliśmy kredyt. Co nam jeszcze było potrzebne? Musieliśmy zapisać się do notariusza, czyli do solicitor i wtedy on wysyłał wszystkie dokumenty do banku. I tak, tutaj trzeba było zmienić prąd, gaz, rachunki, wywóz śmieci, obcinanie trawy, koszenie trawy, porządki, parkingi i takie inne. I od razu to trzeba było z góry zapłacić. Kiedy my wprowadzaliśmy się, kiedy kupowaliśmy dom, jeszcze nie było tego podatku od domu, nie było opłat za wodę, więc nic takiego nie płaciliśmy. Po jakimś czasie, nie wiem od ilu jest, od 3 lat chyba jest teraz podatek. I w pierwszym roku to było 100 euro na rok, podatek od nieruchomości, a teraz to jest takie w ogóle dziwne, ten kraj jest mega dziwny. Ja się muszę do revenue, czyli do urzędu podatkowego, tak się mówi, chyba tak, no tam się rozliczam, czyli urząd skarbowy podatkowy. Kurczę, już wiecie co, no w Polsce nie ma mnie i tak naprawdę już zagubiona jestem. Revenue, tam gdzie odprowadzam podatki, musiałam się zalogować i zrobić sobie taką wycenę mojego mieszkania na mojej dzielnicy. I przyszło mi na przykład, że 100, dajmy 30, mniej więcej powinnam płacić. No i ja stwierdziłam, powiedziałam, że mam 3 bed house, czyli 3 pokojowe mieszkanie plus salon. Salon się tutaj nie liczy i taką wycenę sobie zrobiłam, tyle zapłaciłam i tyle jest. Nie wiem, jak to naprawdę jest, ale nie przychodzą mi żadne upomnienia i no i zapłaciłam.
zapłaciłam tyle, więc jest okej. Okay. To po jakimś czasie, to chyba dopiero 3 lata temu jakoś tak płaciliśmy pierwszy raz podatek od nieruchomości, bo tak to się nic takiego nie płaci, chociaż normalny podatek od zakupu i od wzbogacenia się i musieliśmy zapłacić procenty właśnie do solicitor, czyli do notariusza. Umawialiśmy się na procent. I'm feeling more than feeling.